Witajcie towarzysze, z tej strony Mateusz, witam was w Crypto Rider. I od razu mówię wam, czemu nie było filmów 20 kwietnia. Oczywiście nagram o tym osobnym filmie, bo to jest dłuższa historia, no ale niestety mikrofon w komputerze mi się zepsuł i działa jedynie mi na moim telefonie mikrofon, ale niestety komputerem się coś dzieje, że normalnie są takie szumy, że nie da rady oglądać. No, ale zauważyłem tutaj taką fajną grę, nazywa się Crypto Rider. Musiałem przesunąć ten nagrywania. No i jak sami widzicie, ta gra będzie mogła pozwolić nam, żeby prowadzić, jeździć po krypcie, po tych wszystkich tam kursach krypto, no wiesz, bitcoinach i takie. Kurde, dawno nie nagrywałem, trochę straciłem sprawę, ale dobra, skupmy się. No i wybiorę sobie ten. Jak widzicie, spadamy normalnie i przetrzymujemy tym, jedziemy szybciej i też obracamy się. A jak się obracamy, to zdobywamy dodatkowy boosta, więc takie w miarę fajne, proste zasady. No i jadę dalej. Staram się jak najszybciej pojechać. Bum. No i gra. Znalazłem ją przyglądając BBC. Wow. Jak nie wylądujemy, to jak widzicie, jazda to jest na czas, więc im szybciej, tym lepiej. Ja niestety to już nawet top czas nie będzie tutaj. Możemy przestudiować, jak szybko Bitcoin rósł, jak spadał i w ogóle. O, i też można mieć wypadek, przez co odpadnie się. To jest mój czas. 55. 11 setnych. No i dobra. No i widzicie, gra na razie dość popularna nie jest. Ma dopiero 5000 pobrań, no ale sam zamysł gry mi się spodobał, że jak od razu usłyszałem, przeczytałem o tym na BBC, to stwierdziłem, że bardzo ciekawa gra. To jest tak naprawdę pierwszą grę, pograłem sobie poza nagraniem, a teraz nagrywam tak to specjalnie dla was, byście mogli sami obczaić tę grę, jeszcze zanim ta gra się może modna stanie, a jak nie modna, to przynajmniej żebyście ten zadziwić kolegów. Patrzcie, jaką fajną grę znalazłem, takiego youtubera, towarzysz Mateusz się nazywa, coś w tym stylu. No, i znowu wypadek. No, to zobaczymy inną trasę. Tutaj są też inne samochody, tu mamy jakieś Ethereum, czy jakiś nowy Bitcoin. No, tutaj jakieś chińszczyzna. No, tutaj są jakieś Light the Silver to Bitcoin. Tutaj Dogecoiny to jakieś memy, no. Shitcoin, shit me your shit. No po prostu niektóre samochody są bardzo wysokie, ja niestety mnie jeszcze na nie nie stać. Tutaj oczywiście mamy inne Neo, różne. To teraz wezmę here to. Zobaczmy, jak spadał ten Bitcoin, bo jak się nagle zaczął drożyć, ludzie zaczęli go kupować, a później nagle spadać zaczął i po prostu przejdźmy przez ten spadek Bitcoina. O wiele się lepiej mi na nim jeździ. Jest o wiele ciekawiej i trudniej. A no ale trudno. Kliknę tutaj. Więc dobra, lecimy. Kołki. Jeszcze jeden, ale już nie chcę ryzykować. I teraz ciśniemy w górę. Tutaj Bitcoin zaczął znowu lecieć w górę, no ale niestety mój samochód bitcoinowy się rozbił. Taki krótki materiał. Mam nadzieję, że wam się tak spodobał. Taki mój mały powrót. A jeśli chodzi o egzaminy, to nie było złe, ale oczywiście pan Francuz, Lemor i Deskorolka
nie zniszczyły, tak jak teraz się zniszczyłem na tym zakręcie. Trudno, to zobaczę. Przyjadę przez tą mapę, już będę kończył. No i tak stwierdzę szczerze, że warto przyglądać, zagrać te strony, by coś pokazać pierwszy. Tak jak ta gra, bo coś czuję, że zyska popularność. Bo no po prostu sam zamysł jest po prostu ciekawy. Jak już nawet mechanika jest prosta, nie jest najlepsza, jaką grałem, no to kurde. Mogę przejechać tej mapy. No, nie chcę nic mówić, ale ja się nie poddam. Ja się nie poddam, jedziemy. Trzeba pobić czas. No, widać nawet wciąg. Pomaga wciągnąć. Więc nie jest to taka gra na nudy. Tak jak teraz po egzaminach. Nie ma się co robić, bo nauczyciele robią labę nam. Jeśli są jacyś gimnazjaliści, którzy mnie oglądają, to pytanie, czy u was nauczyciele są tacy dobroduszni jak u nas, że stwierdzili, że w sumie po egzaminach to niech tydzień mają spokoju. Tak z ciekawości. Bo ocenić, czy mam dobrych nauczycieli, czy po prostu zgapili skądś. Chociaż nie twierdzę, że mam złych nauczycieli. Żeby nie było. I tu znowu nagle zaczął spadać. Leciał w górę. Och. No i tak w kółko. Mam nadzieję, że mikrofon nie był zły. Aż za agresywnie pojechałem. No i mam nadzieję, że film wam się spodobał, że podoba się wam też ta gra. No i mam nadzieję, że nie będzie fast format tego filmu wkurzał, bo nagrywałem go na ekranie tym takim nienormalnym, tak jak jak normalnie się trzyma telefon. To ja już się z wami żegnam. Nie zapomnijcie o zostawieniu komentarza, bo będzie taka seria, która będę czytał komentarze, więc możecie pisać jakieś oryginalne komentarze. No i nie zapomnijcie o cenie, no i też dam wam linka do sprawdzenia tej gry. To mówię wam, cześć!